Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Outlasta. Tym razem jest ciemno. Jest bardzo, bardzo ciemno i tyle mi zostało baterii. Dosłownie tyle. Tej baterii zostało mi, nie wiem, na 2 minuty może? Może mniej? Nie mam pojęcia, więc... No, jesteśmy w dupie ciemnej. Nic tutaj kompletnie nie widać. Tutaj jest ten pływak pode mną gdzieś. Spróbuję to przeraszować, żeby znaleźć jakąś baterię tylko. Bo no, mam nadzieję, że mnie tu nic nie będzie gonić, bo jest naprawdę, naprawdę. O cholera. O, kolejna drabina. Jest światło. Jest. Już się bałem, że będę chodził... O, dzień dobry. Już się bałem, że będę chodził po jakichś korytarzach wściekłowych bez żadnej baterii. Na szczęście udało się uniknąć tego, bo no już tej baterii praktycznie nie mam. O, jesteśmy po drugiej stronie. Tam się w ogóle ktoś wydziera. Ale tu jest bateria. Tutaj. Chodź do mnie. O nie. O nie. Nie dostanę się już tam niestety. Nie zdobędę tej baterii. Admin block. Okej, okay. Idziemy do admin block. Na szczęście jest tu światło, uff. Jakbym miał coś gonić po ciemku, to ja podziękuję. Bo naprawdę. Bez rany by to było. Halo? Ten co? Gościu z latarką biega i śpiewa. Dobra, czekaj, czy on ma jakąś baterię? O, jest bateria. Mam baterię. Nareszcie. Dobra, za chwilę ją wymienię. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Okej, okay, zapisał nasz bohater coś. Właśnie, o co chodzi z tym projektem Wall Rider? To jest zasadnicze pytanie. Musimy iść na dół. W końcu spotkaliśmy jakąś osobę, która nie chciała nas zabić. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Tutaj mamy powiedzmy, że ścieki, chociaż tak naprawdę obawiam się, że są one trochę pobarwione pewnym barwnikiem. Kolera. To jest grane. Jakiś gość tutaj sobie spadł. Dobra, teraz pytanie, gdzie mam iść? Czy tutaj, czy w tą drugą stronę? Muszę sprawdzić, co tutaj było. A tu nic nie ma. Tu podejrzewam, że zamknięte. Tak, zamknięte. No to idziemy w drugą stronę. Do Mail Wardu. Czyli właśnie tam. Do męskiej strefy. Męskiej łazi, nie można powiedzieć. O, no to nieźle. Mamy tutaj kawałki ludzkiej wnętrzności. Muszę sobie wymienić tą baterię. Co jest? Się trzęsie. Lol. Dobra. Ktoś tam chyba do tej wody wpadło, nie mam pojęcia, o co chodzi. Gdzieś tędy, to jest jedyna droga. Zwykle oszczędnie będę musiał grać z tą baterią, bo nigdy nie wiadomo, kiedy następną zobaczę. A tu mam jakieś rozgałęzienie. I w ten sposób mam w górę albo w lewo, jest zamknięte, albo tutaj. Okej. Okay. Jesteśmy gdzieś.
O kurde, już myślałem, że tu jest ktoś za mną stoi. Taki cień. Ale tam chyba nic nie ma. Ludzkie przejście. Podziękuję. Drapania darmowego. Czy jest tu coś jeszcze? O, dobra. Mamy przejście i no nie wiem, muszę wejść do tej wody. Zwykle. Wszedłem do wody, do której przed chwilą coś wpadło, prawdopodobnie. Teraz pytanie, czy mam iść tam? Tutaj? Sprawdziłbym, co jest tutaj. Zawsze lubię sprawdzać, co jest w miejscach, do których... O, jest bateria. Dobra, pożałowałbym, gdybym tutaj się nie dostał. Bo w końcu taka bateria jest bardzo cenna. Bardziej w czasach, gdzie to jest cały czas ciemno. Cholera. Zaraz wpadną do wody. Ktoś w ogóle jest chyba. Dobra, tutaj nic nie ma. Teraz tu coś hałasuje. Kolejny raz do wody muszę wejść. Cholera. Coś tu sobie spadło. I stalaktyt. Dobra. Podchodzimy. A to jest pytanie. Czemu ja słyszę muzykę jak są. O nie, nie, nie. Bo jakieś żarty to są. To są jakieś jaja. To jest mi robi ze mnie dosłownie żarty w tym momencie. Tego się tutaj jest w tej wozie razem ze mną. O nie. Tylko nie to. Po raz kolejny z tym grubasem. Co ja mam teraz robić? Gdzie mam iść? Kompletnie go nie widać. Jestem wolniejszy w tej wodzie. Jak ja mam uciekać przed nim? Mam nadzieję tylko, że on też jest wolniejszy, bo jeśli nie, to... Ja bym nieźle przesrany. Mnie zaczął gonić. Tylko, że tu nic nie widzę. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie mam iść. Pewnie w stronę, z której on przyszedł. Mogę tylko podejrzewać. No to znowu mi się bateria kończy. Tam też jest jakieś przejście. Tam coś widzę. Nie wiem, czy to w ogóle widać na nagraniu, bo może być trochę przyciemnione przez YouTube'a. Ale ewidentnie tam jest jakieś przejście. Teraz pytanie, gdzie on jest. Cholera. Nie wiem, czy on tu idzie, czy nie. Zobaczmy sobie za skrzynkami. Liczę na to, że mnie... O, tu jest wyjście. To muszę ewidentnie iść tutaj po tych schodach. Nie wiem w ogóle, czy widać te schody. Ale jeśli je widzicie, to właśnie tutaj się muszę udać. Nie wiem, czy ten gość tu gdzieś jest. Czy gdzie on dokładnie jest. Tego nie wiem. Dobra, chodź, szybko, szybko, szybko. O nie. Nie. Skok. Dobra. Udało się. Jestem. Kurde, nie schodź. Nie chciałem się mu tylko przyjrzeć. Czy ktoś tu jeszcze jest? Dobra, udało się uciec, nieważne. Walić go. A właśnie. Dobrze się czujesz? Dobra, nie wiem. Już nie wnikam. Dobra. Teraz. What the fuck? O kurde, ktoś tu biegnie. What the hell? Ktoś mnie goni. Nic nie widzę. Widziałem iść. Halo? What the fuck, widzieliście to? Ktoś mnie gonił tutaj. Z pałką. Dobra, nie będę się tam wracał, bo nie wiem, czy się nie gonię, na patoczę znowu. Po prostu idę dalej. Teraz tutaj musimy iść. Znowu go słyszałem.
ktoś tu jest. Halo? Kolego, nie uciekaj. Chodź tu. Kolega zniknął. O cholera, ale stos. Czy to jest to miejsce, w którym my upadliśmy? Bardzo możliwe. Czy to jest miejsce, w którym my upadliśmy, kiedy był ten... w poprzednim odcinku? Dobra. Teraz tędy idziemy. Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. Okej. O, przytrzymaj lub przycisk do przodu, by pchać. To mogę pchać? Od home mogę popchnąć. Dobra, no to spoko, mamy jakieś inne przejście. Bo tutaj jest zawalone wszędzie, więc i tak bym nie wiedział gdzie iść, na szczęście to odkryłem. Halo, dzień dobry. Nie wiem. Idziemy. Żegnam pana. Chyba tu coś jest. Chyba tu nic nie ma. Finger first, then ball. Balls, then tongue. Aha, tu jeszcze coś sobie zapisał. Dobra, tutaj mamy notatki jakieś. Na ścianie jest napisane najpierw palce, potem jaje, na końcu język. Ktoś zarządza przebiegiem tych tortur. Wydaje instrukcję. Okej, okay, torturują tu ludzi. No, no to dobrze. Oczywiście to był sarkazm, ale... chodzi o to, że... mam nadzieję, że mnie to nie spotka. Po prostu świetnie. Tortują tu ludzie tej holce. Gościu się tu dobija, ja to mogę otworzyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tam jeszcze było przejście. Nie chcę iść gdzieś, gdzie wiem, że mnie spotkać. Może wróg, więc... o, dobra. Tędy też nie mogę przejść. No to dobra, to idziemy tam. Dobra, trzeba otworzyć to przejście. Ktoś tu się dobijał, ale... zobaczymy. Halo? O, nie ma tu już nikogo. Jakieś dźwięki słyszałem za sobą. Znowu. Ale tu mamy zamknięte, zamknięte. No to idziemy tutaj. Okay. Przejście przez wentylację. No i mamy tutaj jakąś salę. Jakby szpitalną. Bateria. A też w tle syczy. Nie wiem, o co chodzi. Ktoś tam jest z tymi zasłonami. To nie. Płot. Tu coś jest jeszcze. Ci ludzie są zamknięci pod tym. To ja może stąd pójdę. Poprzez wentylację. Dobra. Idziemy. Tędy. Halo? O cholera. Ja pierdolę. Szybciej, 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 szybciej. Szybciej. Nie chcę tego powtarzać. Tylko jedno życie. Ale przypominam. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Uperkaduj drzwi. Dobra, dzięki. Dzięki, dzięki, gro. No dobra, to mamy akcję.
Okej. Kolejne drzwi zabarykadowane. O cholera. Fuck. Zamykaj. Barykaduj. Dobra, puść to. Tu jest jakaś sala operacyjna. Tu jest wentylacja. Zamknę się, sam. O kurde! Puśćcie mnie! Mocy! Dobra, dłonią jest cały czas. O cholera jasna. Dobra, skok. O cholera, jaki to przepaść ogromna. Dobra, jakimś cudem udało się przeskoczyć tutaj. Wow. Oho. To jest... Nie mnie ich tam goniło. O nie! Muzyka jest znowu. Nie, znowu się dobijają. Ach. Szybciej. Skocz tutaj. Nie będziemy biec. Szybciej otwieraj te drzwi, ty debilu. Szybko. Co mam teraz zrobić? Cholera jasna, szybko. O, cholera jasna, albo blisko. Dzień dobry. No to nieźle. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever. You must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch. Have a little confab. Blah blah. Man, you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Co to w ogóle jest? Czy to jeszcze jest człowiek, czy jakiś cyborg? Wytychy. No dobra. Teraz jedziemy sobie wózkiem z jakimś dziadkiem, który wygląda na cyborga. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out? And take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! Ignoję. I'm in no hurry. Zakumniaj mi pokazuje exit. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay. O, ale on przynajmniej ma na sobie maseczkę. Nosiłem jeszcze zanim to było modne. No dobra. No nie, tylko nie exit. Będziemy musieli się dostać w przyszłości. Mam nadzieję. Że w końcu się tam dostaniemy. Też nie wiem w sumie, czy on mnie puści. Dokąd ten gość mnie prowadzi, to ja nie mam pojęcia. Nie, chyba nie jestem pierwszy. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Tam coś leży. Dobra. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just... Da mi się jakoś uciec zanim te tortury się odbędą, bo... O nie. Nie ma swój sprzęt tutaj, niedobrze. And it'll give us a chance to talk. Halo? Halo? Szybko. Dostań się jakoś. I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like the turn of God as everything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete Hello? Now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way.
Murder in it is the simplest form, but what happens when all money is gone? All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Okej, muzyka ustała, to może się uda jakoś uciec, proszę uciekł stąd. O nie! O kurde. You paying attention? Don't pass that on me. Oh fuck. Aha, dupę. Daj mi moje palce. Czemu mnie zabierasz? Nie, nie masz prawa. O kurde. O, nieźle. O, Jezu. Okej, dobra. Quick time event. Okej, dobra. Udało się jakoś stąd wydostać w ogóle. No nie. Gorzej już być nie może chyba. Chociaż w sumie nie, mogłoby być gorzej, jakbym mnie zabił od razu. Ale patrząc na to, to chyba już bym wolał być martwy. Dobra, ale kamerę mi zostawił, więc... Jak każdy inny, nie ma z tym problemu. Dobra, chyba... Chyba tutaj będziemy musieli sobie skończyć odcinek. Dobra. No to cześć, tym akcentem skończymy sobie odcinek, tym obrzydliwym akcentem. Cześć, do zobaczenia i widzimy się w następnych filmach. O, dobra. No to pa.